Powołanie i pierwsze lata życia zakonnego błogosławionej matki Klary. Na drugą połowę XIX wieku przypada wzmożone zainteresowanie się najniższymi warstwami społecznymi. Prace te prowadzą głównie instytuty religijne. Wśród jednostek, które położyły w tej dziedzinie duże zasługi w Królestwie Polskim, należy wymienić ojca honorata Wacława Koźmińskiego, kapucyna z Zakroczymia. Ponieważ od 1864 roku na mocy ukazu cara Aleksandra życie zakonne w zaborze rosyjskim było niedozwolone, ojciec honorat tworzył liczne ukryte związki tercjarskie oparte na regule świętego Franciszka z Asyżu, których członkowie, nie wyróżniając się niczym od osób świeckich, mogli tym skutecznie apostołować. Jednym z jego żeńskich związków tercjarskich było Zgromadzenie Sług Jezusa, powstałe w Warszawie w 1884 roku przy współpracy Eleonory Motylowskiej, późniejszej przełożonej generalnej tegoż zgromadzenia. Sługi Jezusa sprawowały opiekę moralną i materialną nad służącymi i niezamożnymi dziewczętami, przygotowując je do uczciwej pracy i do założenia własnych wzorowych rodzin. Wpływami działalności społeczno-religijnej ojca honorata i jego ukrytych stowarzyszeń była objęta także Mława, w której przebywała Ludwika Szczęsna. W drugiej połowie sierpnia 1886 roku ojciec honorat zorganizował w Zakroczymiu rekolekcje dla dziewcząt. Ponieważ uczestniczek rekolekcji z Zakroczymia i dalszych okolic było bardzo dużo, wezwał do pomocy matkę Eleonorę Motylowską. Na te rekolekcje przyjechała również Ludwika. W jaki sposób doszło do spotkania Ludwiki z matką Motylowską, pisze ta ostatnia w swoich wspomnieniach. W tym czasie przyjechała na rekolekcję z Mławy biedna panienka zajmująca się szyciem, Ludwika Szczęsna. Ojciec honorat po skończonych rekolekcjach skierował ją do mnie. Z całą prostotą oświadczyła pragnienie służenia Bogu. Wszystkie fraszki światowe służące do próżności spaliła i okazała gotowość pojechania ze mną, nawet nie dopytując, gdzie ją zawiozę. Podobała mi się niezmiernie jej szczerość, męstwo w zerwaniu ze światem i oddanie się Bogu. Zabrałam ją ze sobą, choć nie miałam pojęcia, gdzie ją umieszczę. Istotnie, sługi Jezusa nie miały jeszcze swojego domu, mieszkały u własnych rodzin. Ludwika jednak nie miała krewnych w Warszawie. Trzeba więc było znaleźć dla niej miejsce. Ponieważ umiała szyć, postanowiono otworzyć pracownię sukien. W tym celu wynajęto przy ulicy Wilczej 27 dwa pokoje z kuchnią. I tak z przybyciem Ludwiki do sług Jezusa powstał pierwszy dom tego zgromadzenia. Nowicjat rozpoczęła 8 grudnia 1886 roku pod imieniem honoraty. Odbywała go szyjąc w pracowni krawieckiej. Istnienie takiej pracowni było bardzo korzystne dla zgromadzenia, gdyż pozwalało ukryć prawdziwy cel częstych wizyt licznych interesantek i nie budziło podejrzeń władz rosyjskich. Już wtedy dała się poznać siostra honorata Ludwika od najlepszej strony. Była nadzwyczajnie posłuszna, miała dużo prostoty i pogody. Była cicha, pełna miłości dla wszystkich. Te cnoty i zalety zewnętrzne czyniły z niej bardzo miłą i ujmującą siostrę oraz bardzo dobrze wpływającą na służące. Ludwika została skierowana do Warszawy na ulicę Chorzą numer 24, bo tam miało zgromadzenie sług Jezusa urządzony nowicjat. Oprócz tego prowadziły siostry na ulicy Chorzej pracownię krawiecką i stołówkę, żeby nie zwracać uwagi, że to dom zakonny.
Tu właśnie Ludwika odbywała nowicjat. W czasie nowicjatu, jak opowiadała mi siostra Alojza Rostkowska, już zwracała na siebie uwagę współsióstr swoim taktem w zachowaniu i miłością dla wszystkich. Szczególnym uczuciem darzyła biedne służące, z którymi po odbytym nowicjacie często się spotykała w czasie pracy apostolskiej. Praca apostolska wyglądała w ten sposób. W niedzielę i święta siostry rozchodziły się po południu w odwiedziny do znajomych służących. W umówionych miejscach spotykały się małe grupki służących i siostry przeprowadzały z nimi lekcje katechizmu, pogadanki religijne, a nawet lekcje zawodowe. Trzeba było bardzo ostrożnie urządzać te spotkania ze względu na czujną policję rosyjską, która we wszystkim dopatrywała się konspiracji. Po roku nowicjatu złożyła tak zwaną obietnicę wierności, a po następnych 2 latach, to znaczy 8 grudnia 1889 roku, pierwsze śluby. Prawdopodobnie w 1888 roku, jeszcze podczas trwania nowicjatu, wysłano ją na placówkę do Lublina, gdzie również prowadzono oficjalną pracownię krawiecką i zakonspirowaną pracę wśród służących. Siostra Ludwika oddawała się gorliwie tej pracy, aż zwróciła na siebie uwagę władz rosyjskich. Żandarmi przeprowadzili w mieszkaniu rewizję, którą spowodowała nieostrożność podopiecznych. Jedna z dziewcząt opowiedziała bowiem swojej siostrze o zebraniach organizowanych przez panie z ulicy Czechowskiej. Poprzez męża owej siostry dowiedział się o nich wyższy urzędnik rosyjski. Następstwem tego była rewizja. Żandarmi nie znaleźli jednak nic, co by wskazywało na istnienie jakiegoś zorganizowanego życia, albowiem egzemplarz ustaw zgromadzenia, znajdujący się w jednej z przeglądanych szuflad, zaczepił się o jej górną krawędź, także nie został zauważony. Znaleźli jedynie katechizm, orzekli więc, że to jakieś pobożne skupienie ludzi i jako podejrzanym kazali się rozjechać. Znękana siostra Ludwika wraz ze swymi towarzyszkami musiała wrócić do Warszawy. Rok 1892. Wyżsi przełożeni byli mocno zaniepokojeni wypadkami w Lublinie. Lękali się, że siostra Ludwika jest nadal śledzona. Obawiali się wykrycia zgromadzenia. Dla ostrożności każdą noc spędzała gdzie indziej. Na jakiś czas wysłano ją nawet do krewnych w Mławie. Przeżycia związane z rewizją w Lublinie, a potem ukrywanie się w Warszawie, nie minęły bez śladu. Pozostawiły w psychice siostry Ludwiki ciągły lęk, ciągłą obawę przed niebezpieczeństwem. W tym samym czasie w Krakowie ksiądz kanonik Pelczar zajmował się pracą nad służącymi, ale trochę na inny sposób niż to czyniły siostry ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Opiekę tę organizowano w ramach działalności Arcybractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Przede wszystkim prowadzono zakład, tak zwane przytulisko, w którym dziewczęta służące w czasie poszukiwania pracy mogły się zatrzymywać. Przytuliskiem zarządzał ksiądz kanonik Pelczar, a opiekę nad dziewczętami sprawowały panie należące do arcybractwa. Praca ta nie była prowadzona systematycznie i sumiennie, dlatego też przytulisko bardzo na tym cierpiało organizacyjnie. Wtedy to przyszła księdzu Pelczarowi myśl, by pracą tą zajęły się jakieś zakonnice. Ktoś poradził mu, by skontaktował się z ojcem Honoratem Koźmińskim. Faktem jest, że po dłuższej korespondencji ustalono, że ojciec Honorat przyśle do zarządu przytuliskiem
siostry ze zgromadzenia sług Jezusa, które założył.